Teraz zaprezentuję, jak obsługiwać Adobe Photoshop CS3. Otóż teraz mamy takie szare tło, no jest uruchomione i trzeba coś nowego uruchomić. Można to zrobić w ten sposób. Plik nowy. I pojawia się magiczny nowy dokument bez nazwy. Nazwiemy go Nasz Projekt. Ustawienia własne, szerokość, tutaj mam w milimetrowo, ostatnio patrzę na milimetry, to jest wymiar bodajże kartki A4 i rozdzielczość, piksel na cal, rozdzielczość zostawiamy, niech będzie taka, tryb kolorów, cmyk, 8 bitów niech będzie, tu mamy pola wyboru, zawartość tła białe, kolor tła możemy wybrać albo przeźroczyste. O, i tu mamy przeźroczyste. Jest bardzo ciekawe, ponieważ przydaje się często, ale zostawimy na białym. I co dalej? Dalej klikamy OK. I oto początek naszej intrygującej zabawy z Photoshopem. Ta-dam! Pojawiło się nowe okno. Możemy je zmaksymalizować. Otóż tym guzikiem, tutaj jest powrót do przywrócenie w dół, tu jest w górę i w dół. Dobrze, nie będziemy się tak bawić w to, ale chodzi tutaj o rozpoczęcie jakiegoś projektu. No to wybieramy narzędzie, które jest bardzo często wykorzystywane, pędzel, brush, B. I co? Malujemy tutaj coś, ale jak pomalować na biało? To jest kolor. X, zmieniamy kolor. X, naciskam teraz klawisz i się zmieniają kolory, bo są dwa, prawy przycisk myszy i lewy przycisk myszy. No, tutaj akurat prawym przyciskiem myszy sobie dodatkowe. X jeszcze raz. To będą nadal te ustawienia dodatkowe. Tutaj one są góry nam. Krycie, opacity, czyli przepływ. Też coś podobnego do tego. No, ale o tym później. X i malujemy pędzlem tym. Uśmieszek. Z oczkami. Z oczkami. Oj, oj, coś przywieszam. Nie wiem, czemu tak się dzieje, ale tak się dzieje. Z oczkami. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, że tu... jak puścimy, robimy kółko i na nim cyk, to się nawarstwiają kolory, bo mamy krycie na... O, przepływ pewnie mamy na 100%, dlatego. Klikając tu i przytrzymując, zmniejszamy go. Do 0. No dajmy 1. Nie, przepływ to jest zupełnie co innego i daje nam zupełnie inne efekty. Dajmy go z powrotem na 100%. Ale już wiemy, że kolory się nawarstwiają za każdorazowym kliknięciem, aż osiągnie kolor maksymalny. To jest odnośnie tryb ściemnienie liniowe. Ciemniej, mocniej. Ściemnianie liniowe, ciemniejszy kolor, jaśniej. Tu można w trybie zapewne to zmienić. W trybie. Usuń. Nie. Ciemniej. Zobaczmy. O, ciemniej jest. I wszystko gra. Aby to wszystko cofnąć, tutaj jest takie narzędzie jak historia. To jest to. Tak, historia. I możemy cofnąć je przez wszelkie działania pędzla do samego początku. Znaczy tu klikamy to i nasz projekt, po prostu nasz projekt. No, nasz projekt. I chowamy historię. I teraz możemy z powrotem wrócić do działań już z wiadomym efektem uśmieszek i oczka. Teraz zapisanie pliku, możemy go zapisać jako, zapisz jako w pliku również, tak jak uruchamialiśmy nowy, zapisz jako, nasz projekt PSD, to jest podstawowy format pliku, ale tu możemy zmienić go na JPEG, oczywiście stracimy wtedy, wiadomo, informacje odnośnie edytowania, te wszystkie warstwy, o których w ogóle nie mówiliśmy, bo robiliśmy tylko podstawowe działanie pędzlem. No i, ale to jest ważne, tutaj są formaty.
do zmiany, zobaczmy JPEG i mają tutaj dodatkowe opcje, zapisz jako kopię, no i etc., etc. Dziękuję bardzo, to na razie tyle, jeśli chodzi o Photoshop CS3.